Dzień dobry, nazywam się Rafał, a to kolejny odcinek Dobrej Nowiny. Krótkich filmów, którymi dzielę się słowami, które do mnie przychodzą, a które wynikają z tego, że w moim sercu jest wielka radość z tego, co Bóg zechciał mi objawić. Wielka radość z odkrycia, można powiedzieć, które gdzieś tam kiedyś przytrafiło mi się, a zupełnie zmieniło moje życie. I w pewnym momencie okazało się, że nie mogę tego trzymać dla siebie, tylko dla siebie. I stąd powstał blog, na którego chętnych zapraszam. Zielony zeszyt. 1977.blogs x na końcu.pl. Tam znajdziecie modlitwy, świadectwa, cytaty z Pisma Świętego czy mistyków i te filmy, i które razem stanowią tak w moim sercu. To czuję takie zaproszenie. Zaproszenie do tego, aby na przekór być może temu wszystkiemu, czego zdążyliśmy się do tej pory nauczyć o świecie, o tym, co jest prawdziwe, a co nie, aby oddać swoje życie Bogu, aby zaufać Mu, aby dać Mu się prowadzić, aby w szczerej radości, w szczerym uwielbieniu prosić Boga o to, by nas prowadził, aby w Jego ręce powierzyć swoje życie. I wiem, że to brzmi dziwnie i pewnie może wywołać różne reakcje. I dzisiaj na przykład moja żona usłyszała takie słowa od sąsiadów, że chyba zwariowałem, bo chyba też oglądają te filmy i że nadaje się na jakieś leczenie, albo że w zasadzie nie wiem dokładnie, co powiedzieli, ale w efekcie tego moja małżonka była trochę zaniepokojona, bo uwierzyła w te słowa. I pewnie wiele osób, oglądając te filmy, którzy znają mnie z mojego poprzedniego życia, w którym prowadziłem jakieś tam działalności gospodarcze i można powiedzieć twardo stąpałem po ziemi, mogą być zaskoczeni. Ale nie zamieniłbym tych darów, które przygotował mi Bóg, na to wszystko, co byłem w stanie sam sobie zapewnić. A dzisiaj taki długi wstęp, widzę. Ale tak czy siak poświęćmy teraz chwilę na to, aby modlić się do naszego Boga w niebie, naszego Ojca Niebieskiego, aby otworzył nasze serca na słowa, które chce dzisiaj do nas skierować, aby obdarzył nas swoim pokojem, swoją mądrością, aby uciszył nasze myśli, abyśmy chociaż na chwilę zapomnieli o tym wszystkim, z czym musimy się być może zmierzyć, abyśmy zostawili cały świat gdzieś na boku i przez tą chwilę, przez te 10-15 minut, które spędzimy razem, oddać się tylko Bogu. Zrobić taki eksperyment, że teraz przez następną chwilę tylko Bóg się dla nas liczy. A to wszystko inne, jeżeli będziemy chcieli, albo jeżeli taka jest wola,
Boga wróci do nas za chwilę. A teraz poświęćmy mu się całkowicie. Może dzisiaj trochę o dobrej nowinie. Mam takie wrażenie, że już o tym mówiłem, ale też takie wrażenie mnie nie opuszcza, że ja w zasadzie ciągle mówię to samo, że ciągle się powtarzam i w modlitwach, i w świadectwach, i w tych filmach, że ciągle mówię o jednym. Jednym i tym samym, używam może różnych słów, ale tak naprawdę wszystko jest jednym. Jest bardzo proste. I dobra nowina jest dobrą nowiną. Dlatego, że okazuje się w moim doświadczeniu, ciągle mówię tylko o swoim doświadczeniu, że wszystko to, o czym kiedykolwiek marzyłem, kiedykolwiek chciałem, jest spełnione w Bogu. I czuję, że chyba trochę opowiem o swojej przeszłości znowu. Może to będzie dla kogoś istotne, bo w poprzednim życiu byłem, w
w poprzednim życiu. Jakby nie mam na myśli jakiejś reinkarnacji, tylko w tym moim życiu, które się pojawiło było przed tym, zanim Bóg mi się objawił, o czym piszę w swoich świadectwach, do których też zachęcam. Byłem typem takiego bardzo ambitnego gościa, który był bardzo pilnym uczniem, studentem. Później założyłem firmę, która bardzo szybko i fajnie rozwijała się. I bardzo szybko nauczyłem się tego, że albo chciałem osiągnąć spełnienie poprzez realizowanie swoich celów, i wychodziło mi to, mam wrażenie, całkiem nieźle. Stawiałem sobie kolejne cele i osiągałem. W zasadzie miałem takie przekonanie, że cokolwiek, o czymkolwiek nie pomyślę, to jestem w stanie to osiągnąć. Jedynie to, co musi się wydarzyć, to pewna cierpliwość związana z tym, że jeżeli chcę nowy, super fajny samochód, to nie stanie się to za 3 dni, tylko być może za jakiś czas. Ale Bóg mnie obdarzył jakimś takim, powiedzmy, talentem chyba. Takiego konsekwentnego i można powiedzieć racjonalnego ustalania drogi dojścia do realizacji danego celu, że krok po kroku, pewnie czasami w bok, czasami do tyłu, ale podążałem w jednym kierunku i ten cel swój realizowałem. I można powiedzieć, że za takim spełnieniem w tym świecie takim materialnym, uczuciowym, w zasadzie jedynym świecie, jakiego znałem, więc można powiedzieć, że mogę, odnosząc się do tego okresu, mówiąc, że za spełnieniem w świecie, za realizowaniem swoich marzeń, szło takie pewne rozczarowanie gdzieś głęboko w sercu, że wszystko to, co osiągam, co z takim trudem zdobywam, przynosi spełnienie tylko na chwilę. Że w zasadzie jak zacząłem biec, tak w cudzysłowiu, to nie potrafię się zatrzymać. Nawet jeżeli dobiegam do mety, osiągam to, o czym tak długo marzyłem, przez chwilę się tym cieszę, ale za chwilę okazuje się, że ktoś albo że gdzieś dalej jest coś, co mi jeszcze większą satysfakcję może sprawić. Więc ciągle biegłem. Ciągle biegłem i miałem wrażenie, że w zasadzie od pewnego momentu nie mam perspektyw na to, żeby ten bieg się skończył inaczej niż moją śmiercią. I to było wszystko ok do momentu, kiedy miałem siłę w sobie. Ten bieg nawet przynosił mi satysfakcję. Ja powtarzałem, że moja praca czy jakby jest moją pasją, że mam też pasję poza pracą, więc generalnie ten cały bieg wydawał się całkiem przyjemny. I w zasadzie wszyscy biegali wokół mnie, więc zakładałem, że to jest, na tym polega nasze życie, więc trzeba biec, więc biegłem. Ale się zmęczyłem w końcu. I wtedy, kiedy się zmęczyłem, to poczułem takie rozczarowanie, że w zasadzie tak mało życie ma nam do zaoferowania poza chwilowymi przyjemnościami. Ja byłem ateistą, więc jakby pojęcie Boga było mi dosyć obce przez długi czas. I nawet w tą stronę chyba specjalnie wtedy nie patrzyłem. Uważałem to za jakąś taką historię wymyśloną po to, by może manipulować ludźmi. Więc przyszło takie rozczarowanie i taka szczera refleksja, że jeżeli życie jest w stanie nam zaoferować tylko tyle, tylko takie chwilowe doznania, które bardzo szybko mijają, przynajmniej w moim doświadczeniu tak szybko mijały, to ja jestem gotowy już odejść. Ja już wszystko osiągnąłem, to co miałem osiągnąć, już dalej nie chcę biec. Jestem po prostu zmęczony. I po jakimś czasie, i myślę, że
To nie jest istotne, abym teraz opisywał ten proces od momentu, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, do momentu, kiedy Bóg mi się objawił. To może będzie jakaś kiedyś inna opowieść. Ale w momencie, w którym mi się objawił, okazało się, że to jest zupełnie inne życie, które Bóg nam przygotował. Życie spełnione, życie wypełnione radością, która nie przemija, spokojem. Taką miłością, która nie jest zaborcza, która nie jest specjalna, która rozlewa się na wszystkich jak życiodajny deszcz, która ożywia wszystkich, która przemienia wszystkich, którzy tylko znajdą się gdzieś tam w jej polu rażenia w cudzysłowie. I takie życie jest możliwe. I takie życie Bóg nam przygotował. I taką najwspanialszą informacją, tak myślę, że najwspanialszą jest to, że to jest dostępne każdemu z nas. Że to jest inaczej niż w tym świecie, w którym, żeby mieć samochód, to trzeba mieć na koncie ileś pieniędzy. Jeżeli nie masz tych pieniędzy, to niestety tego samochodu mieć nie możesz i musisz x lat pracować nad tym, żeby to zdobyć. Dobra nowina i to, co Bóg nam przygotował, jest dostępne totalnie każdemu, a cena, jaką musimy za to zapłacić, w cudzysłowie cena, to poniekąd my sami. Nasza wiara w to, że jesteśmy w stanie sami zapewnić sobie to szczęście. Gdy to porzucimy, gdy w wyniku tych doświadczeń, które każdego dnia z każdym spełnionym marzeniem mogą nas doprowadzić do wniosku, że to wszystko jest tylko na chwilę. Więc przybliżają nas do takiej gotowości, aby powiedzieć tak, Panie. I jakkolwiek nazwiemy Boga, bo jakby mając doświadczenia ateisty i wiem, że w różny sposób można go nazwać. Ale zawsze to będzie ten jeden, ten sam Bóg. I w moim doświadczeniu to jest Bóg, który od początku czasu chce naszego zbawienia, który wysłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który tak pięknie, tak wspaniale i tak doskonale tłumaczył nam, co musi się stać, abyśmy dostali się do ogrodu Ojca, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie tak szeroko otworzył nam drzwi do raju. Więc dobra nowina jest taka, że niebo czeka na każdego z nas. Czeka, aż będziemy gotowi. Aż będziemy gotowi przyznać się, że sami nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie tego spokoju, o którym marzymy, tego bezpieczeństwa, o którym marzymy, tej wolności, której tak bardzo pragniemy. To tak mało, ale i też tak dużo. Więc bardzo się cieszę moc, jakby dzielić się tym z wami, z tymi, którzy to oglądają. Bo to naprawdę jest dobra nowina. To naprawdę jest niewypowiedziane szczęście, że to tak właśnie się dzieje, że to wszystko, o czym marzymy podświadomie, może się spełnić. Ale nie my jesteśmy w stanie sobie sami zapewnić spełnienie tego. Ale to się spełni w nas, kiedy powierzymy się Bogu, kiedy oddamy się temu, który nas stworzył. Kiedy w Jego ręce złożymy swoje życie, kiedy zapomnimy o sobie
i będziemy naśladować Jezusa Chrystusa. Dziękuję za dzisiaj. Chyba coś jeszcze mam do powiedzenia, ale w zasadzie nie wiem co. Może to, że żeby nie obawiać się słowa Bóg, Bóg. Bo nazwa nie ma takiego znaczenia. To jest pewne takie. Bóg nie ma nazwy. I czasami wyobrażenia, które mamy o tym słowie, to co nam się wiąże, co mówię zwłaszcza chyba do ateistów, do tych ludzi, którzy na to słowo od razu reagują nerwowo, widząc Kościół i wszystkie jego winy, wszystkie jego grzechy. I kiedy słyszą to słowo, automatycznie opierają się i skreślają to wszystko, co za nim stoi. Więc ja tego słowa używam, bo jest mi najbliższe, bo w jakiś sposób moje serce zostało odmienione i te słowa tak pięknie we mnie powstają. Natomiast dla tych, którzy nie są w stanie ich przyjąć na razie, zamieńcie je w jakikolwiek sposób na życie, na nie wiem, naturę, jakkolwiek to nazwiecie. Pozwólcie się otworzyć na to, co stoi za tym określeniem, za tą nazwą. A może odkryjecie coś, co was zadziwi. Może tam znajdziecie to, czego tak bardzo szukacie, czego wszyscy szukamy. Teraz myślę, że możemy zakończyć. Dziękuję.